W meczu 13 kolejki o mistrzostwo futsal Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał futsal Leszno 5-4. W zespole gospodarzy na listę strzelców pisali się Rodrigo Dasajew i Iksemat Cabrera. Obaj zaliczyli po 2 trafienia, a także Tomasz Czech. Dla gości natomiast trafiali Witalii Lisniczenko, Jarosław Radliński, Michał Bartnicki i Sebastian Wojciechowski. Mimo zwycięstwa Dominik Solecki nie był zadowolony z postawy swojego zespołu. My chcielibyśmy o nim jak najszybciej zapomnieć, bo popełniliśmy zbyt wiele błędów, szczególnie grając tutaj u siebie. Czując ten parkiet, no, nie możemy popełniać takich błędów i tracić tyle bramek co dzisiaj. Mamy najlepszą defensywę w lidze i nie możemy, tak jak wspomniałem, pozwalać przeciwnikom strzelać tak łatwo goli jak dzisiaj. Na pewno będziemy mieli analizę tego meczu i wyciągniemy wnioski, ale tak jak wspomniałem, chcielibyśmy na pewno zapomnieć o tym meczu i już myśleć o kolejnym. Emocje sięgnęły zenitu, gdy wydawało się, że losy tego pojedynku są już rozstrzygnięte. Jeszcze na 7 sekund przed końcem spotkania Gliwiczanie prowadzili 4-3. Wtedy to jednak goście zdobyli wyrównującą bramkę. Na 2 sekundy przed ostatnią syreną Iksemat Cabrera strzelił zwycięskiego gola dla niebiesko-czerwonych. Wszyscy chwyciliśmy się za głowę, kiedy tutaj Leszno strzeliło nam gola na 7 sekund do końca, ale uwierzyliśmy w to, że 7 sekund to jeszcze jesteśmy w stanie stworzyć jedną akcję. Udało się oddać strzał, dobyć piłkę do pustej bramki, no i 3 punkty zostają u nas. Z porażką nie mógł się pogodzić trener futsal Leszno Tomasz Cznadel, który przyznał, że jest bardzo zły na swoich podopiecznych. Ten mecz przegrany w bardzo dramatycznych okolicznościach, na własne życzenie, bo zostawiliśmy naprawdę dużo zdrowia tutaj. Dążyliśmy do tego, żeby te punkty złapać i udało się na 700 przed końcem i dla nas mecz się skończył 7 sekund przed kątem. Apelowałem na ławce, że mamy iść wyżej, spresować zawodnika z piłką. No niestety tego nie zrobiliśmy i stało się jak się stało. Nie zdobywamy żadnego punktu i na pewno nie jesteśmy pocieszeni. Ja jestem bardzo zły. Po 13 kolejkach Piast ma na koncie 31 punktów i wspólnie z Konstraktem Lubawa prowadzi w tabeli futsal Ekstraklasy.